Witam Państwa ponownie. Klasowi tyrani sieją strach i niepokój, jednak bohater naszej dzisiejszej historii, już mając 9 lat, przekonał się, że przez zaskoczenie, a dzięki zwinności i odwadze, można pokonać każdego takiego dręczyciela. A jako dorosły został mistrzem kickboxingu. I wtedy sam stał się tyranem. I pozostawał nim, dopóki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Sędzia przekazuje zawodnikom ostatnie zasady walki. 3 rundy, każda po 2 minuty. Nie wolno używać łokci, żadnych kopnięć poniżej pasa. Obaj zawodnicy są świetnie umięśnieni. Obrońca tytułu ma 1,82 cm wzrostu i waży 83 kg. Jego przeciwnik, James Mullen, jest o 2 cm niższy i waży 88 kg. Swoją poprzednią walkę przegrał przez nokaut. Po uderzeniu przez przeciwnika golenią w stron. Zobaczymy, co się wydarzy teraz. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomni trafiający do Pacific Garden Mission przynoszą ze sobą traumę przeszłości i strach o przyszłość, a my uczymy ich, jak po kolei zrzucać z siebie te ciężary. Dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo możemy zapewnić naszym gościom bezpieczny nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Na tym jednak nie koniec, ponieważ naszym prawdziwym celem jest trwała przemiana ich życia. Duszpasterze i doradcy duchowi zapoznają ich z prawdą o Bożej miłości i przebaczeniu. Ci, którzy tę prawdę przyjmują, znajdują siły, by uporać się z bolesną przeszłością i odkrywają nadzieję na przyszłość, i ich życie zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają już w 11 językach nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3151 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Zawodnicy naprawdę dają dziś z siebie wszystko. Mullen po poprzedniej słabszej rundzie teraz znów zaskakuje. Zręcznością, szeroką kombinacją ciosów. Potężny cios w prawe ramię Tuttle'a. Kolejny stopą w głowę i Tuttle pada. To knockout, przez który sam przegrał poprzednią walkę. James Mullen jest nowym mistrzem Kalifornii w kickboxingu. Nasz bohater długo upajał się tym zwycięstwem, jednak po jakimś czasie postanowił zdobyć coś jeszcze większego. Dlaczego podjął taką decyzję? Pierwsza część prawdziwej historii Jamesa Mullena już teraz w Wyzwolonym. Dorastałem na przedmieściach Los Angeles, gdzie mój ojciec pracował najpierw jako policjant, a potem sanitariusz w straży pożarnej. Był niepoprawnym kobieciarzem, człowiekiem agresywnym, który znęcał się nad żoną i terroryzował nas, dzieci, aż w końcu mama rozwiodła się z nim, kiedy miałem 6 lat. Byłem najmłodszy z trójki rodzeństwa i w przeciwieństwie do brata i siostry szybko zaakceptowałem nowego partnera mamy, który wkrótce stał się naszym ojczymem. Ja już mam tatę. Tatę, który 3 razy złamał mi nos. Który, żeby mnie nastraszyć, celował do mnie z pistoletu i strzelał do mebli w mieszkaniu. Który podjeżdżał pod nasz dom ze swoimi kochankami, żeby zabrać wszystko, co było mu potrzebne. Nieważne. Nadal jest moim ojcem i nie potrzebuje innego. Wasz ojczym jest dla nas dobry, Brian. Postaraj się być miły. Nigdy nie powiem do niego tato. Nastawienie brata długo się nie zmieniało. Ja po przenosinach do nowej szkoły szybko stałem się sławny, bo postawiłem się klasowemu tyranowi. Grałem też w małej lidze bejsbolowej i przez 2 lata byłem najlepszym łapaczem. Tymczasem brat wciąż buntował się przeciwko ojczymowi. Zaczął palić trawkę i przebywać w towarzystwie ćpunów. Kiedy byłem w 7 klasie, mnie też wprowadził w ten świat.
Hej, Jimbo! Pamiętasz, jak tata uczył nas się bić? Jasne! Wężem ogrodowym na podwórku wyznaczył ring. Kazał nam wejść do środka i walczyć. No i tłukliśmy się, aż uderzyłeś mnie w nos. Mięczak! Chciałeś zejść, ale tata ci nie pozwoli. Kazał nam się bić tak długo, aż przeciwnik będzie leżał na ziemi. I miał rację. Pewnie. Pamiętasz, jak przeprowadziliśmy się tutaj do Simiolej? Jakiś dresiarz próbował mnie ustawić. Uderzyłem go, złapałem za włosy i rzuciłem w nim o ziemię. No, tak było. Zaskoczenie, zwinność i odwaga. To tajemnica sukcesu. Stopniowo cierpliwa miłość ojczyma przebijała się do serca mojego brata, który w tym czasie handlował już kokainą. Ja, idąc jego śladem, w wieku 15 lat sprzedawałem tygodniowo pół kilograma trawki. Byłem bardzo popularny wśród moich kolegów ćpunów. Za zarobione pieniądze kupowałem różnego rodzaju broń. Kupiłem też stary samochód do remontu. W tym czasie mój najlepszy kolega zaprosił mnie do kościoła. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, także nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. Wszyscy jesteśmy winni przed świętym Bogiem. Biblia mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie musisz umrzeć drugą śmiercią. Jezus zapłacił karę za twoje grzechy, umierając na krzyżu. On powiedział, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tego dnia podszedłem do ołtarza i prosiłem Jezusa o zbawienie. Jednak zaraz potem wróciłem do swojego bagienka i szybko zapomniałem o Bogu. Niedługo potem gliniarze z jednostki specjalnej SWOT wyważyli drzwi frontowe naszego domu i wdarli się do sypialni. Wyrwany ze snu zobaczyłem wycelowany we mnie karabin i usłyszałem wrzask, ręce do góry. Na szczęście dzień wcześniej pozbyłem się całego zapasu narkotyków. Niestety przy moim bracie znaleźli trochę kokainy i został skazany na rok więzienia. Pod fałszywym nazwiskiem pracowałem w różnych zakazanych miejscach, gdzie zło miało na mnie ogromny wpływ. Kiedyś z kumplem obrabowaliśmy dwóch dealerów amatorów, takie bogate dzieciaki z dobrych domów. Bez skrupułów powaliłem ich na ziemię i zabrałem prochy, grożąc, że ich zabiję. Kiedy indziej przystawiłem broń do głowy człowieka, któremu wydawało się, że jest bardzo mocny i może sobie na mnie poużywać, i miałem wielką ochotę nacisnąć spust. Kiedy uciekł, wyrzuciłem broń do jeziora. Ten incydent spowodował we mnie jakąś zmianę. Nie chciałem więcej handlować prochami ani robić innych niegodziwych rzeczy. Zamiast tego postanowiłem poświęcić się kickboxingowi. Mama mówiła, że w ten weekend będziesz miał swoją pierwszą walkę. Zgadza się. Mam nadzieję, że przyjdziesz. Myślisz, że jesteś gotowy? Przez miesiące trenowałem 2-3 razy w tygodniu. Myślę, że czas, żeby wszyscy zobaczyli mnie w akcji. Dostajesz prowizję od sprzedanych biletów? Jeszcze nie, ale któregoś dnia... No i czego dokładnie nauczyłeś się na tych treningach? Kickboxingu zachodniego i tajskiego. Mam teraz dużo mocniejsze uderzenie. A mnie się wydawało, że karate jest już wystarczająco okropne. Kickboxing jest o wiele ciekawszy. Czuję się w tym dobry. Poprawiłem też kondycję i szybkość. Kiedy wszedłem na ring, promotor powiedział mi, że mój planowany przeciwnik zrezygnował z walki. Zamiast tego mógłbym walczyć z innym gościem. Okazało się, że ten inny gość to stanowy mistrz wagi ciężkiej. Powiedziałem sobie, że to nawet lepiej, choć była to moja pierwsza walka. Pod koniec trzeciej rundy uderzeniem nogi powalił mnie na deski. Upadając, skręciłem staw w kostce. Przez kilka miesięcy byłem unieruchomiony. Lecząc kontuzję na okrągło, oglądałem walki na wideo. Wróciłem do treningów, pracowałem też jako ochroniarz w barze, gdzie poznałem Jessica.
Zrobiło na niej wrażenie, jak uciszyłem i wywlokłem z knajpy gościa, który się awanturował. Nie mogła wyjść z podziwu. I więcej mi się tu nie pokazuj! Nigdy przed niczym się nie cofasz, prawda? Nigdy. Jesteś zawodowcem? Zawodowcem? W czym? No, nie wiem. Zapaśnikiem, bokserem. No, mam dwa mistrzowskie pasy w kickboxingu. Kickboxingu? Naprawdę? Wow, jestem pod wrażeniem. Ty musisz przyjść i zobaczyć mnie kiedyś. Chętnie. Jej ojczym był aktorem i został moim największym fanem. Przyprowadzał na moje walki celebrytów, co bardzo podbudowywało moje ego. Po kilku miesiącach randkowania Jessica zaszła w ciążę, a tuż przed narodzinami naszego syna przeprowadziła się do mnie, do domu moich rodziców. Wtedy właśnie rozgrywałem rewanżowy mecz ze stanowym mistrzem kickboxingu i wygrałem. Myślałem, że Jessica będzie ze mnie dumna, ale parę miesięcy później wyprowadziła się. Dokąd? Nie wiem. Chyba wróciła do siebie. Miała dość siedzenia w domu. Myślałem, że mnie kocha. Pewnie wróci. Przecież nie zostawiłaby dziecka. No nie wiem, czy wróci, mamo. Jest uzależniona od prochów. Porzuciłaby dziecko dla prochów? Najwyraźniej. Wygląda na to, że będę teraz samotnym rodzicem. Pomogę ci, Jim. Trey jest to taki słodki chłopczyk. Postanowiłem spróbować sił w boksie zawodowym, ale po 12 walkach przekonałem się, że to jednak nie dla mnie. Trenowałem nadal kickboxing i niedługo potem w Puerto Rico wygrałem swoją pierwszą profesjonalną walkę. Do domu wróciłem niezwykle dumny z siebie, a potem wszedłem w konflikt z prawem. Jazda po pijanemu i ucieczka przed policją na motocyklu mojego brata, za co spędziłem 10 dni w areszcie. Coś musiało się zmienić. Samotnym rodzicem byłem przez 3 lata. Halo? Jim? To ja. Co tam u ciebie? Przeważnie wygrywam. A co u ciebie? Potrzebuję pomocy. Muszę uwolnić się od narkotyków. Pomożesz mi? Pewnie. Jeśli będę potrafił. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Mógłbyś mnie zawieźć na odwyk? Zawiozłem Jessica do ośrodka odwykowego, a potem znowu zamieszkaliśmy razem. Od czasu do czasu chodziliśmy do kościoła, jednak nasze relacje były zaburzone i okaleczone. Otworzyłem szkółkę samoobrony, gdzie uczyłem różnych sztuk walki. Prowadziłem ją przez rok. Uczyłem też kickboxingu w miejscowym centrum fitnessu. W 1997 roku dwóch Rosjan złożyło mi lukratywną ofertę. Draga kickboxing? Nigdy o tym nie słyszałem. Ja też nie. Ale według tych gości w Rosji uprawiają to już od 35 lat. Uważasz, że to wystarczy? No, byli bardzo grzeczni i wyglądali na zawodowców. Gala odbędzie się w Forum w Los Angeles i mają transmitować telewizja. O, widać, muszą mieć kasę i dobre wejście. No właśnie. Proponują mi niezłe pieniądze za walkę z mistrzem Nowej Zelandii w wadze ciężkiej. Przygotowują kontrakt. Podpisałem kontrakt i z pomocą Briana przygotowywałem się do walki. W tym czasie ojczym Jessica zaprosił mnie na chrześcijańską konferencję dla mężczyzn odbywającą się na stadionie Coliseum w Los Angeles. Chciałem mu zaimponować, więc poszedłem i z uwagą słuchałem mówców. Może przez całe lata chodziłeś do kościoła, ale czy żyjesz dla Jezusa Chrystusa, czy dla samego siebie? Pamiętasz przypowieść o siewcy? Jezus powiedział, że niektóre ziarna padły pomiędzy ciernie. To są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy zawładnęły nimi i zadusiły słowo, tak iż plonu nie wydaje. Czy tak było z tobą? Nie przynosisz owocu? Syn Boży Jezus Chrystus powiedział: ja jestem krzewem winnym, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina,
a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, by wydawała obfitszy owoc. Owocem ducha jest miłość, czysta miłość, która przyprowadza innych do Królestwa Bożego. Czy jesteś świadkiem Ewangelii? Wskazujesz innym drogę do nieba? W Ewangelii Łukasza, rozdział 11, wiersz 23, Jezus mówi: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. W Księdze Lamentacji, rozdział 3, wiersze 22 i 23 czytamy: niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego ranka objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Tamtego wieczoru dzięki łasce Boga i Jego miłosierdziu narodziłem się na nowo. Przez kilka godzin modliłem się na kolanach i do domu wróciłem jako nowy człowiek. A coś ty taki zadowolony? Zadowolony? Jestem szczęśliwy, Jessica. Dziś wieczór zostałem zbawiony. Przeprosiłem Boga za moje grzechy i prosiłem Go, żeby mnie zbawił. Ja myślałam, że zostałeś zbawiony, jak miałeś 15 lat. No, wtedy wypowiedziałem jakąś formułkę, ale nic się we mnie nie zmieniło. A teraz naprawdę rozumiem, że Jezus zapłacił za moje grzechy. On umarł i wstał z martwych dla mnie. A ja powinienem żyć dla Niego, zamiast egoistycznie dla samego siebie. A co tata na to wszystko? Przez całą drogę do domu mówiliśmy, co to znaczy naśladować Chrystusa. Cieszę się, Jim. Przekonamy się, czy długo w tym wytrwasz. Prosiłem Boga, żeby mi pomógł żyć od teraz dla Niego. Chciałbym oddawać Mu cześć we wszystkim, co będę robił, łącznie z moją karierą bokserską. Jeszcze w tym samym miesiącu stoczyłem walkę z mistrzem Nowej Zelandii. Wygrałem jednogłośnie na punkty. Chwaliłem Boga za Jego łaskę i miłosierdzie, że pozwolił mi wygrać. Rozwijałem się w wierze, czytałem Biblię i razem z Jessicą chodziłem do kościoła. W międzyczasie mój brat pomagał mi w przygotowaniach do walki Draka z mistrzem Rosji. Dołóż jeszcze jeden ciężarek, Brian. To za mało. Mocny jest ten gość, z którym będziesz walczył? No raczej. 22 zwycięstwa, większość przez nokaut. Po prostu jeszcze nie trafił na ciebie. Jesteś w świetnej formie. Muszę jakoś wytrzymać te 12 rund. A ta kondycja będzie ci potrzebna. Ach, dlatego chcę przebiec Czarny Kanion. To ogromny wysiłek, ale pomaga. Dobra, założę ci uprząż, potem wsiądę do wózka i możesz ruszać. Czuję się jak koń pociągowy. Bo jesteś, bracie, dawaj! W grudniu 1997 roku walczyłem o mistrzostwo w rosyjskiej drace. Po trzeciej rundzie przeciwnik zrezygnował. Zostałem mistrzem świata w draka kickboxingu wagi ciężkiej i dziękowałem za to Bogu. Następnego ranka obudziłem się z takim poczuciem pustki, że musiałem sięgnąć do Biblii. Coś mi mówiło, że to, co robię, nie przynosi Bogu chwały. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwi uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Drogi Boże, dziękuję Ci, że pomogłeś mi wygrać. Ale teraz widzę, że jedyną satysfakcją w życiu, jedyną radością jest poznanie Ciebie i bycie Ci posłusznym. Byłem przekonany, że chcę nadal żyć z Jessicą i poprosiłem ją, żeby za mnie wyszła. W październiku 1998 wzięliśmy ślub. Stoczyłem rewanżową walkę z Rosjaninem i ponownie wygrałem, utrzymując tym samym tytuł mistrzowski. Jednak następnego ranka znów dopadło mnie poczucie ogromnej pustki. Pokonałem w Nowym Jorku innego Rosjanina, zdobywając kolejny międzynarodowy tytuł, ale nadal nie czułem żadnej satysfakcji. Znów sięgnąłem do Biblii.
Co masz na myśli, mówiąc, że twoje walki nie podobają się Bogu? Posłuchaj tego wersetu. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, czyńcie wszystko na chwałę Bożą. Bóg chce, żebym służył Jemu, nie sobie. Jesteś tak zaprzątnięty niebem, że na ziemi nie będzie z ciebie żadnego pożytku. Jessica, nie po to zostaliśmy zbawieni, żeby teraz realizować swoje własne pragnienia. Dlaczego ty tego nie czujesz? Biblia mówi, dołóżcie starań, aby wasze powołanie i wybranie umocnić. Musisz zadać sobie pytanie, czy na pewno jesteś zbawiona. Chyba przesadziłeś. Jakie ty masz prawo, żeby to kwestionować? Stałeś się jakimś nawiedzonym kaznodzieją, maniakiem religijnym. Chcę tylko podobać się Bogu, Jessica. Zupełnie ci odbiło. Najpierw wymyśliłeś, że nasze współżycie jest grzechem i upierałeś się, żebyśmy się pobrali. A teraz to. Ja cię w ogóle nie znam, Jim. Stałeś się kimś innym, a mnie się to nie podoba. Dwa dni później Jessica odeszła, zabierając naszego syna. Nasze małżeństwo trwało 2 miesiące. Zamieszkała u przyjaciółki, a kiedy zadzwoniłem, błagając ją o pojednanie, tylko się roześmiała. Odszedłem z naszego kościoła, który był zbyt liberalny, i zacząłem chodzić do takiego, w którym nauczano zgodnie z Biblią. Kiedy po kilku tygodniach Jessica nadal nie wracała, wybrałem się do pastora. James, dzwoniłem do Jessiki i dostałem taką samą odpowiedź. Wyśmiała mnie, nie dopuszcza myśli o pojednaniu, chce rozwodu. Mówi, że stałeś się dla niej kimś obcym. To będzie straszne dla naszego syna. Musisz się za nich modlić, za nią i za wasze dziecko. Ma już jakiegoś faceta, nie wiem co robić. Posłuchaj, co Bóg mówi w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 7, wiersz 15. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Ale czytałem w Biblii, że Bóg nienawidzi rozwodów. Owszem, nienawidzi, ale jeśli pojednanie nie jest możliwe, wtedy jesteś wolny. Zwłaszcza jeśli twój partner odejdzie i popełni cudzołóstwo. Jezus odnosi się do tego w Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wiersze 31 i 32. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Nadal próbowałem porozumieć się z Jessiką, ale ona odrzucała wszelkie moje zabiegi. W 1999 roku podpisałem kontrakt na walki w Super Bowl w kickboxingu w Japonii. Kilka dni przed wylotem z Brianem do Tokio zadzwonił mój promotor. O co chodzi? Nie dostałem wizy z zezwoleniem na pracę w Japonii. A według nich walka to praca. No i co zrobisz? Mówi, że mam kombinować. Nie mówić, że przyjechałem walczyć, tylko oglądać. To chyba coś nie tak, nie? No dlaczego? No właściwie coś w tym jest. Oglądam walki przed i po mojej. Czyli idziesz na to? Nie do końca. Jeżeli agent celny mnie przyciśnie, powiem prawdę. Kiedy agent celny zapytał mnie, czy będę walczył, powiedziałem tak. Po czym zabrał nas na przesłuchanie do osobnego pokoju. Najpierw strasznie na nas nawrzeszczał, a potem pozwolił mi porozmawiać z moim promotorem, który oczywiście kazał mi skłamać. Powtórzyłem to, co mi kazał powiedzieć. Podbili nasze paszporty i pojechaliśmy do hotelu. Ale w autobusie płakałem. Co się dzieje, Jimmy? Skłamałem agentowi. Promotor kazał mi powiedzieć, że to będzie tylko walka pokazowa. No i co w tym złego? No to nie jest pokazowa walka, płacą mi za to. Kogo to obchodzi, wielkie rzeczy? Zgrzeszyłem przeciwko Bogu, Brian. Daj spokój, Bóg chyba zrozumie. Nie mogę lekceważyć grzechu. Nie powinienem był tego robić.
Prosiłem Boga, żeby pomógł mi walczyć odważnie i honorowo, i tak było aż do trzeciej rundy, kiedy mój przeciwnik kopnął mnie w głowę, powalając na matę. Wiedziałem, że Bóg mnie dyscyplinuje. Wróciłem do domu ze skręconym kolanem, ale Japończykom podobał się mój duch walki i zaprosili mnie na kolejny turniej. Miałem już wtedy odpowiednią wizę. Pojechałem, ale przegrałem walkę i postanowiłem zakończyć karierę. Czytałem o twojej decyzji, Jim. Od dłuższego czasu czułem, że Bóg nie chce, żebym dalej szedł w tym kierunku. Zawsze trzeba iść za Bożym prowadzeniem. No właśnie. To musiała być dla ciebie trudna decyzja. Po dwóch przegranych walkach stała się łatwiejsza. Ale mimo wszystko nie było to miłe. Jedyne, co umiem, to walczyć. Najpierw przez wiele lat sam się tego uczyłem, a potem uczyłem innych. Co chcesz teraz robić? Jak tylko wydobrzeje moje kolano, wrócę do trenowania kickboxingu. A co słychać w sprawie twojego rozwodu? Nadal modlę się za Jessica i mam nadzieję, że mój prawnik nie dopuści do tego. Kiedy wróciłem do centrum fitnessu, zaraz na pierwszych zajęciach zerwałem więzadło krzyżowe kolana i upadłem na podłogę. Podczas rehabilitacji przez ponad rok pobierałem odszkodowanie za wypadek przy pracy. Ktoś podarował mi zestaw kaset z nauczaniem biblijnym, więc codziennie przez kilka godzin słuchałem kazań. Okazało się, że jest mi to bardzo potrzebne. Od kilku miesięcy intensywnie studiuję pismo. Chodzę na studium biblijne. Poza tym medytacje i modlitwa. No, uczyłeś też w szkole niedzielnej i opiekowałeś się grupą niepełnosprawnych. Bardzo doceniam twoją pomoc. Słowo Boże jest cudowne. Owszem, jest. Czy mógłbyś na zmianę ze mną poprowadzić grupę studium biblijnego? Oto duża odpowiedzialność. Więc módl się w tej sprawie. To byłaby dla ciebie okazja, żeby głębiej wejść w Słowo Boże i uczyć się polegać na Bożej łasce. We wszystkim chodzi o łaskę, prawda? Owszem. Łaską zbawieni jesteście i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. No i wiersz 10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Rozumiem, że wchodzisz w to. Będę zaszczycony. Latem 1999 roku pewna kobieta ze studium biblijnego opowiedziała nam swoje świadectwo. Właśnie wróciła z krótkiej podróży misyjnej do Chorwacji. Z początku próbowałem jej nie zauważać, ale później zostaliśmy przyjaciółmi i bardzo ceniłem sobie tę nową siostrę w Chrystusie. Tak bardzo, że poprosiłem prowadzącego studium biblijne, żeby mnie pilnował, bo zadałem sobie, że przez rok będę unikał jakichkolwiek romantycznych kontekstów. Czy Jamesowi uda się dotrzymać zobowiązania? O tym i o innych jego niezwykłych przygodach usłyszymy w drugiej części jego historii. Przyjacielu, jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312-922-1462. W programie numer 3151 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy pierwszej części prawdziwej historii Jamesa Millena. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon.
Witam Państwa ponownie. Dzięki ogromnej determinacji stał się mistrzem świata w kickboxingu, zdobywając kolejne pasy. A potem nagle w jego życiu nastąpiła zmiana i zaczął realizować inny cel. Zapuszczając się w ciemne zaułki wielkiego miasta, walczył o odrzuconych i zapomnianych. A robił to, ponieważ jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Znaleźć miejsce na nocleg i coś do jedzenia to główna troska bezdomnych. W Chicago wszystko to czeka na nich w Pacific Garden Mission. Drzwi misji nigdy się nie zamykają, a po ich przekroczeniu każdy z naszych gości może wziąć prysznic, przystrzyc włosy i przebrać się w czyste ubrania, co pomaga im odzyskać godność własną, którą często tracą żyjąc na ulicy. To wszystko, a nawet pomoc medyczna i dentystyczna w misyjnym ambulatorium dostępne jest całkiem za darmo, dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. Korzysta z tego codziennie prawie 800 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. A misyjni duszpasterze i terapeuci wszystkim naszym gościom wskazują drogę do tego, który jako jedyny może naprawdę i raz na zawsze zmienić ich życie. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3152 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Krisie, schowaj dzieci pod stołem. Szybko, Titus. Wszystko będzie dobrze. Bóg jest z nami. Tylko bądź cichutko. Sprawdzę, co się dzieje. Ostrożnie, kochanie, żeby ci nie trafili przez okno. Możecie już wstać. Boże, pomóż nam i ratuj naszych sąsiadów. Kryj się. To zawołanie często można usłyszeć na linii frontu, tam gdzie toczy się wojna. Ale ta rodzina mieszkała w centrum dużego amerykańskiego miasta. Co więc się stało? Druga część prawdziwej historii Jamesa Millena już teraz w Wyzwolonym. Po kontuzji kolana podczas mistrzowskiej walki w Japonii zrezygnowałem z dalszej kariery w kickboxingu. Przeszedłem operację, a potem przez rok byłem rehabilitowany, studiując w tym czasie Biblię i słuchając kaset z kazaniami. Żona rozwiodła się ze mną, a ja ślubowałem unikać przez rok jakichkolwiek związków uczuciowych. Tak było nawet po poznaniu Anne, ale na ślubie naszego wspólnego przyjaciela postanowiliśmy porozmawiać. Przykro mi z powodu twojego rozwodu, Jim. Nigdy nie powinniśmy byli się pobierać. Nie wiedziałem nawet, że powinienem upewnić się, czy jest zbawiona. Uważałem po prostu, że ze względu na syna nie powinniśmy dłużej żyć na kociołapy. Myślisz, że znała Boga? Mam wątpliwości. Poznaliśmy się, kiedy byłem bramkarzem w knajpie. Kiedy urodził się syn, odeszła. I właściwie przez pierwsze 3 lata sam go wychowywałem. Potem wróciła, bo potrzebowała pomocy, była już uzależniona od narkotyków. Mieszkaliśmy razem i jakoś to funkcjonowało, dopóki się nie nawróciłem i nie zacząłem czytać Biblii. Wtedy dotarło do mnie, że coś jest nie tak, że nie powinniśmy żyć razem bez ślubu. To samo powiedział mi doradca w kościele i zachęcał nas, żebyśmy się pobrali. To Duch Święty cię przekonał. Tak. Jessica mnie wyśmiewała. Mówiła, że jestem fanatykiem. Jak długo byliście małżeństwem? 2 miesiące, a potem odeszła. 2 miesiące? Próbowałem się z nią pogodzić, ale mnie wyśmiała. Zacząłem znowu chodzić do tego kościoła i poprosiłem pastora o pomoc. Próbował z nią rozmawiać, ale nie chciała. A jeśli poganin chce się rozwieść, niech się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Pastor powiedział mi to samo. Zacytował też to, co powiedział Jezus. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. Był jakiś inny mężczyzna? Tak.
mój były przyjaciel. Przez 2 lata próbowałem się z nią porozumieć, ale ona chciała już tylko rozwodu. Widujesz swojego syna? Dzielimy się opieką po połowie. To dobrze. Dzieci potrzebują obojga rodziców. Jessica wyszła ponownie za mąż i szybko się rozwiodła, a potem miała jeszcze 4 kolejnych mężów. Zaprzyjaźniłem się z Anne, a w czerwcu 2001 roku wzięliśmy ślub. Zamierzałem zostać pastorem, więc poszedłem do seminarium. Pewnego wieczoru, kiedy modliłem się chodząc wokół naszej przyczepy kempingowej, nagle usłyszałem krzyki ze środka. Mój 9-letni synek poparzył się gorącą herbatą. Natychmiast zawiozłem go do szpitala. Mówiłam mu, żeby zaczekał, aż się zaparzy, ale on mnie nie słuchał. Zaczęłam zmywać i wtedy zadzwonił telefon. Nie chciał odebrać i przewrócił na siebie szklankę. To nie twoja wina, Ann. Nic mu nie będzie. Kiedy przyjechała Jessica, zaczęła tak histeryzować, że musieliśmy wyjść ze szpitala. Następnego dnia zjawiła się w naszym domu pracownica socjalna z opieki społecznej z oskarżeniem o znęcanie się i zaniedbywanie dziecka. Przez kolejne 7 miesięcy Ann i ja byliśmy wzywani do sądu rodzinnego, gdzie musieliśmy odpierać zarzuty mojej byłej, która próbowała odebrać mi prawo do opieki nad synem. Nie mogę uwierzyć, że przegraliśmy. Tak mi przykro, Jim. I to dlatego, że jesteśmy podobno religijnymi fanatykami. Jak jej się udało wszystkich o tym przekonać? Większość ludzi nawet nie czyta Biblii. Nie do wiary. Jak daleko ten kraj odszedł od Boga? Chciałem po chrześcijańsku wychować mojego syna. Nie martw się, Jim. Bóg postawi wierzących na jego drodze. Mamy teraz $1000 długu, więc nie mogę wrócić do seminarium. Musimy ufać Bogu, kochanie. Może On ma dla nas jakiś inny plan. A może da nam drugiego syna. I rzeczywiście, w lipcu 2003 roku urodził się nasz syn. Pracowałem z dziećmi w kościele w Simiwerei. Zaś Ann założyła tam kółko teatralne dla nastolatków. Oboje czuliśmy, że Bóg prowadzi nas w kierunku pracy misyjnej. Po wielu modlitwach postanowiliśmy przeprowadzić się do Minneapolis i tam pójść do seminarium. Sprzedaliśmy naszą przyczepę kempingową, kupiliśmy bilety na samolot i z 3-miesięcznym dzieckiem polecieliśmy do Twin Cities. Od razu zaangażowaliśmy się w życie tamtejszego kościoła. Od kiedy tu jesteście, Jim? Od 3 miesięcy. I przyjechaliście, żeby studiować w seminarium? Tak, oboje. Bóg powołuje nas na misjonarzy, więc chcemy się przygotować. No, Biblia mówi, staraj się usilnie o to, byś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Mamy przekonanie, że Bóg chce, abyśmy pojechali do Zambii. No to wspaniale. Jedyną poważną przeszkodą jest dług, jaki mamy z przeszłości. Prawdziwy dług Jezus spłacił na krzyżu. To prawda, spłacił. Ale my musimy oddać cesarzowi to, co cesarskie. To prawda, co mówi Biblia. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przyjechaliśmy tutaj nie znając nikogo. Znajomi mówili, że chyba nam odbiło. Ale Bóg pomógł nam już pierwszego dnia znaleźć mieszkanie, a w 3 tygodniu dał mi pełnoetatową pracę w klinice pediatrycznej. Czym się zajmujesz? Jestem asystentem medycznym, bo stwierdziłem, że takie przygotowanie bardzo mi się przyda na misji. Zrobiłeś krok wiary i Pan cię pobłogosławił. Bóg mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiosną zawiązaliśmy z Ann grupę studium biblijnego, którą prowadziliśmy na zmianę. Kiedy Ann ponownie zaszła w ciążę, rozwinęła się u niej cukrzyca. Ale w listopadzie 2004 roku Bóg dał nam zdrową córeczkę. 2 tygodnie później brat Ann miał atak padaczki, a potem atak serca, więc pojechaliśmy do niego do szpitala w Buffalo. Zmarł zaraz po święcie dziękczynienia. Jim? Nie uwierzysz? Co? Brat zapisał mi w testamencie swoją polisę ubezpieczeniową. Twoi rodzice nie żyją, ty jesteś jego najbliższą rodziną.
więc to chyba zrozumiałe. Co zrobimy z tymi pieniędzmi? Spłacimy długi, odłożymy na dziesięcinę. Módlmy się, żebyśmy resztę tego spadku wydali na Bożą chwałę. Moglibyśmy też kupić samochód. I stać by nas było, żeby pojechać do Zambii. Chyba nie byłoby mądrze jechać tam z dwójką małych dzieci i twoimi problemami ze zdrowiem. Mam wrażenie, że Bóg zamyka przed nami te drzwi. Skoro tak, to może kupmy jakiś dom i załóżmy w nim ośrodek misyjny, żeby służyć Panu tu, na miejscu. Spłaciliśmy nasze długi i modliliśmy się o przyszłość. Postanowiliśmy też kupić dom blisko naszego kościoła w centrum Minneapolis i prowadzić w nim działalność misyjną. Ale Bóg skierował nas do północnej dzielnicy miasta. Podpisując umowę kupna domu, nie mieliśmy pojęcia, jak bardzo biedna i zdeprawowana jest ta okolica. Ale Bóg miał dla nas plan i praca w tym miejscu miała być dla nas niezłą zaprawą. Jim, mam jakieś złe przeczucia co do tego domu. Tylko dlatego, że w drzwiach wejściowych został ślad po kuli? Ale musisz przyznać, że to robi wrażenie. Ale celowo zdecydowaliśmy się mieszkać w tej dzielnicy, Ann. Ale wtedy nie wiedzieliśmy, jak bardzo jest tu niebezpiecznie. Podpisaliśmy już umowę. Ann, stracimy zaliczkę. Ale nie chciałabym wychowywać naszych dzieci na linii ognia, Jim. Cały świat to jedno wielkie pole walki, Ann. Duchowej walki. Diabeł ma wpływy wszędzie. A Bóg chce, żebyśmy mu się przeciwstawili tam, gdzie jesteśmy. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Zaufaj Bogu, kochanie. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Skłonność do dramatycznych przeżyć leży w mojej naturze. Przez 7 lat pracowałam też jako aktorka w Nowym Jorku. Ale teraz byłam żoną i matką. I mój niepokój rósł w miarę, jak się pakowałam, żeby opuścić nasze bezpieczne mieszkanie na przedmieściach i przenieść się do centrum. Nasz pierwszy prawdziwy dom, kochanie. I mam nadzieję, że nie ostatni. Proszę cię, nie zaczynaj znowu. Nic na to nie poradzę, Jim. W zeszłym roku miały tu miejsce 3 morderstwa, tuż obok, na rzut kamieniem z naszego ogródka. Jezus chce, żebyśmy byli światłem w ciemności. Ludzie bardziej kochają ciemność niż światło, bo ich uczynki są złe. Więc dilerze szybko zdmuchną naszą świeczkę. Ja też byłem dilerem narkotyków, zanim zostałem zbawiony, pamiętasz? Bóg może uratować każdego, Ann. Biblia mówi, burzymy wszelkie przeszkody wznoszone przeciwko poznaniu Boga, a wszelką myśl zmuszamy do poddania się w posłuszeństwu Chrystusowi. Nie potrafię, Jim. Boję się, że oni nas wszystkich zabiją. Dobra, jedziemy. Co? Słyszałaś? Pakuj dzieci do wana. Ale gdzie jedziemy? Biblia mówi, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Przetestujemy Słowo Boże. Pojechaliśmy do naszej nowej dzielnicy. Nasz sąsiad stał przed domem z kilkoma znajomymi. Anna była niezadowolona, kiedy zatrzymałem się przy nich, wysiadłem i przedstawiłem im moją rodzinę. Otwarłem drzwi auta i ci obcy mężczyźni przywitali się z moimi dziećmi. Wyglądało na to, że Ann trochę się uspokoiła. No, przyznaję, że są trochę inni niż się spodziewałam. Oni też potrzebują Zbawiciela, kochanie. Tak. Przepraszam, że zareagowałam tak histerycznie. Widziałaś, jak ich twarze łagodniały, kiedy witali się z naszymi dziećmi? Nie spodziewali się, że ich o to poprosisz. Oni też są do nas uprzedzeni. Tylko Boża łaska może zmienić ich serca. I nasze też. Może powinniśmy poprowadzić studium biblijne dla sąsiadów? Pewnie. Od razu, jak tylko się przeprowadzimy. Niedługo potem przeżyłem pierwszą przygodę z naszymi nowymi sąsiadami. Któregoś dnia, wracając do domu, przechodziłem obok 2 gości, którzy na rogu ulicy handlowali narkotykami. Jeden z nich nawet na mnie nie spojrzał, za to drugi podszedł do mnie i znienacka bez słowa mnie uderzył. Zatoczyłem się do tyłu, a on uśmiechnął się głupio i odszedł. Poszedłem za nim. Myślisz, że się stąd wyniosę? Głoszę Ewangelię Chrystusa i nigdzie się nie wybieram. E,
Enok! Eddie, co z tobą? Przecież on nie robi... Przecież on nie robi nic złego, mówi tylko o Bogu. Potrzebujemy go tutaj. Nie pozwól mu się zastraszyć, człowieku. Diabeł go opanował, a ty jesteś nam tu potrzebny. Aha, wraca. W końcu go odepchnąłem i poszedł sobie. Kiedy zawołałem za nim: kocham cię i będę się modlił o twoje zbawienie, zawrócił i ponownie chciał mnie zaatakować, ale obezwładniłem go jednym prostym chwytem. W trakcie tego wokół nas zaczęli gromadzić się pozostali członkowie gangu. Bóg się z tobą policzy, jeżeli nie przestaniesz grzeszyć i nie uwierzysz w Jezusa. Dobra, cofnąć się wszyscy. Co tu się dzieje? Rzucił się na mnie kilka razy. Wsiadaj do wozu, Eddie. Chcesz wnieść oskarżenie? Nie. Chciałbym, żeby wiedział, że go kocham i modlę się o jego zbawienie. Możesz mu to przekazać? Nie. Takie rzeczy rób sam. Jesteś cały? Tak. Nie chciałem go skrzywdzić, ale ciągle rzucał się na mnie i ktoś wezwał policję. Ja to zrobiłam, Jim. Bałam się, że cię zabiją. Wracajmy do Kalifornii. Nie ma mowy. Oni nas tu nie chcą, Jimmy. Chcą. Ten drugi powtarzał, jesteś nam tu potrzebny. Ten, który siedział obok ciebie na schodach, jak odjechała policja? Tak. On jest zadowolony, że tu mieszkamy. A skoro on to mówi, no to pewnie inni myślą podobnie. Boję się o dzieci, Jim. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tak, wiem. Też uczyłam się wersetów na pamięć. Mateusz, rozdział 10, wiersze od 28 do 31, gdzie Jezus mówi: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Dokładnie tak, kochanie. Bóg postawił nas tutaj, żebyśmy dzielili się Jego miłością. Po 3 miesiącach uświadomiliśmy sobie, że cały nasz czas powinniśmy poświęcić na pracę z ludźmi w naszej nowej dzielnicy. Umówiliśmy się na rozmowę w tej sprawie z jednym z naszych seminaryjnych nauczycieli, który był również starszym w kościele. Ile czasu poświęcasz na służbę, Jim? Około 30 godzin, poza tym, że mam pełny etat jako asystent medyczny w szpitalu. I uważasz, że Bóg chce, żebyś w pełni poświęcił się pracy misyjnej w mieście, tak? Tak, tak. On nas umieścił w samym środku najgorszej dzielnicy. Jeżeli zrezygnujesz z pracy, będziesz zdany na to, co ofiaruje ci Kościół i dobrzy ludzie. Dasz radę? Będę zdany na Boga, a On jest wierny i można na Nim polegać. Dobrze byłoby założyć jakieś stowarzyszenie, wtedy łatwiej jest pozyskiwać środki. A jak to się robi? Opisz założenia i cele swojej służby. Zbierz paręnaście osób i wybierzcie radę, która będzie nadzorowała twoją pracę misyjną. Rada składająca się z bogobojnych ludzi pomoże ci działać odpowiedzialnie, duchowo i finansowo. Świetny pomysł. Jest takie przysłowie: gdzie nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Złożyłem 2-miesięczne wypowiedzenie w pracy i idąc za radą profesora powołaliśmy misyjną organizację non-profit działającą przy naszym kościele. Bóg natchnął kogoś, by przekazał na jej rzecz jednorazową dotację, na tyle znaczną, że mogliśmy wystartować. Na rogu ulic w miejscu, gdzie zostałem zaatakowany, postawiłem stolik i oferowałem Biblię, traktaty i modlitwy każdemu, kto był zainteresowany. Hej, kaznodzieja, co tam dzisiaj sprzedajesz? Niczego nie sprzedaję. Boża łaska jest za darmo. Jezus dał samego siebie, żebyś ty mógł pójść kiedyś do nieba. Mnie to niepotrzebne. Ty nie wiesz, co mówisz. Nie chciałbyś umrzeć bez Chrystusa. Nagrabiłem sobie. Gang chce się na mnie odegrać. No to weź ten traktat, dowiesz się, jak zostać zbawionym.
Jezus powiedział: nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników do upamiętania. Coś w sam raz dla mnie. No i właśnie dla kogoś takiego przyszedł Jezus. On powiedział: Syn Człowieczy przyszedł bowiem, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To był przywódca gangu. Często go widywałem, kiedy przechodził obok mojego stolika. Jakiś czas później dowiedziałem się, że został postrzelony w klatkę piersiową i leży w szpitalu, więc pojechaliśmy go odwiedzić. Jak na ironię, ponieważ miał zaledwie 17 lat, leżał na oddziale pediatrycznym, gdzie ściany pokrywały kolorowe rysunki. Cześć, kaznodzieja. Jak leci? U mnie w porządku. No ale ty byłeś blisko spotkania się z Bogiem twarzą w twarz. Jesteś na to gotowy? A gdzie tam? Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jeszcze się nigdy nie wybieram. Cieszę się. Chciałbyś, żebym się za ciebie pomodlił? Jasne, kaznodziejo. Drogi Boże, dziękuję ci, że ocaliłeś życie mojego młodego przyjaciela. On ciebie jeszcze nie zna, Panie, ale modlę się, żeby oddał ci swoje życie, ponieważ Biblia mówi, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. A ja chciałbym go kiedyś spotkać w niebie. Panie, ty oddałeś swoje życie na krzyżu, żeby nas zbawić. Powiedziałeś, że kto wierzy w ciebie, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Twoje słowo mówi, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Spodziewałam się trzeciego dziecka i tego dnia poszłam razem z Jamesem do szpitala, żeby przy okazji zrobić badanie. Nasza druga córeczka, Hadassah, urodziła się z zespołem Downa i wadą serca, polegającą na wspólnym kanale przedsionkowo-komorowym. 4 miesiące po urodzeniu przeszła operację na otwartym sercu. Po tej wizycie w szpitalu Pan Bóg jeszcze bardziej zmiękczył moje serce. Tamtego lata Jim ustawił swój stolik z Bibliami tuż przed naszym domem. Pewnego dnia rozmawiał z jednym z członków gangu. Widzisz tę facjatę? 13 razy była zmasakrowana kijem bejsbolowym, a ostatnio zostawili mnie na pewną śmierć. Ale Bóg cię uratował, Kobi. Nie rozumiem po co. Byłem bosem gangu narkotykowego w Chicago. 10 ludzi dla mnie pracowało. Gdybyś zginął w tym napadzie, poszedłbyś do piekła. Właśnie. Ale znalazła mnie w alejce jakaś pielęgniarka i uratowała mi życie. Boża łaska. On nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale by wszyscy przyszli do upamiętania. Ale Bóg jest też Bogiem sprawiedliwym, Kobi. Biblia mówi: bezbożny plącze się we własnych nieprawościach. Zgadzam się. Wyrządziłem ludziom mnóstwo złego. Biblia mówi też: zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Na krzyżu została przeprowadzona boska transakcja. Bóg zapisuje nasz grzech na dobro duchowego konta bankowego Jezusa Chrystusa i zakrywa nasze duchowe bankructwo swoją sprawiedliwością. Walutą jest wiara w krew przelaną przez Jezusa na krzyżu. Jeśli w Niego uwierzysz, Bóg uznaje cię za niewinnego. Nie wiedziałem, że Jezus zapłacił za moje grzechy. No to teraz już wiesz. I co chciałbyś zrobić z tą wiedzą? Chciałbym być zbawiony. Ten młody człowiek, który do niedawna był katem, napadał na opancerzone wozy i zarządzał siatką handlarzy narkotyków, modlił się i stał się naszym bratem w Chrystusie. Nigdy wcześniej nie zaznał miłości, ale odtąd chodził z nami do kościoła i pomagał nam przy rozdawaniu jedzenia. Ile zostało nam jeszcze worków? Koło 20. Strasznie dzisiaj zimno. Patrz, stoi jakaś dziewczyna. Zatrzymajmy się. Może potrzebuje pomocy? Chciałabyś trochę jedzenia?
Możemy ci też dać rękawiczki, koc. Masz, trzymaj. Idź i schowaj się gdzieś i ogrzej się, dziewczyno. I niech Bóg ci błogosławi. Resztę zawieziemy do schroniska. W taką noc jak dzisiaj na pewno będzie pełne. Przymierzam się do kolejnego studium biblijnego w więzieniu. Mógłbyś pójść tam ze mną, jeśli chcesz. Któregoś lata po powrocie z dwutygodniowych wakacji dowiedzieliśmy się, że w międzyczasie w naszej okolicy wydarzyły się 3 zabójstwa, 14 włamań i wiele napadów. A mój mąż nadal ich odwiedza i z każdym serdecznie się ściska. Zastanawiałam się, gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Bóg jest suwerenny, Ann. Wiem, ale nie bardzo wiem, co zrobić z tą wiedzą. Rozmyślaj o jego dobroci, wierności i wiecznej łasce. Wiem, kochanie. Może rzeczywiście problem polega na tym, że za bardzo skupiam się na sobie zamiast na nim. Wiesz, co masz robić. Nauczyłam się na pamięć psalmu 143. Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Panie. Do Ciebie się uciekam. Nasza służba stoi na 3 nogach. Ewangelizacji, uczniostwie i nauczaniu. Współpracujemy z innymi kościołami. Otrzymujemy wsparcie we wszelkiej postaci, począwszy od butów i ubrań, aż po naczynia i meble. Kiedy jest taka potrzeba, zastępuję pastora w kościele. 3 razy w tygodniu prowadzę też grupy studium biblijnego w 3 różnych więzieniach. Hej, ja cię znam chyba, nie? Ty jesteś tym gościem zwanym z północnej dzielnicy. Minki? Ty pamiętasz, jak ja mam na imię? Jak mógłbym zapomnieć? Pierwszego dnia stanąłeś w mojej obronie, kiedy ten mięśniak mnie zaatakował. Nie, ty nie potrzebujesz nikogo do obrony. Jak ty masz na imię? Jim. Hej, ludzie! Ten tu oto Jim potrafi walczyć jak nikt inny. No, znacie wielkiego Ediego? Tak. Uderzył Jimiego w twarz, a on złapał go jedną ręką za szyję. Wyt muetej. Właśnie, ten muetej, coś tam. I było po wszystkim, nie? A kiedy go puścił, Eddie znowu się rzucił na niego. I wtedy mnie obroniłeś. Powiedziałeś, nie daj mu się zastraszyć. Jesteś nam tu potrzebny. A co ty tu w ogóle robisz? Jestem tu, ponieważ Bóg tak bardzo mnie kocha, że oddał za mnie swojego Syna. Jestem tu, ponieważ wiem, że Bóg może zmienić życie każdego. Pomagamy też mężczyznom znaleźć pracę, kiedy wychodzą z więzienia. Naszym celem jest iść tam, gdzie prowadzi nas Chrystus. Jak czytamy w Biblii, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Przyjacielu, mam nadzieję, że znasz już Jezusa jako swojego Zbawiciela. On przyszedł, aby dać ci życie i to życie w obfitości. Możesz Mu zaufać. A jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu tej życiowej decyzji, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312-922-1462. W programie numer 3152 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy drugiej części prawdziwej historii Jamesa Millena. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon.